To, co uczyniliśmy w tej kampanii, ma swoje znaczenie, bo podsumowując wyniki wyborów na burmistrza Sanoka oraz do Rady Miasta Sanoka, chciałabym podkreślić, że w tej kampanii startowało jako kontrkandydaci do poprzednich władz miasta trzech kontrkandydatów. Cała nasza trójka, zarówno pan Tadeusz Piuro, pan Sebastian Niżnik, jak i ja, krytycznie odnieśliśmy się do tych poprzednich 12 lat. Nasze programy naprawcze dla miasta, programy ratowania Sanoka, bo hasło Uratujmy Sanok jest wciąż aktualne, również w drugiej turze. Te nasze programy były oczywiście w pewnej części podobne, dlatego że pewne kwestie są ewidentne, są wspólne. Nie mamy wątpliwości, co należałoby w mieście naprawić. Różniliśmy się co do niektórych rozwiązań, co do niektórych detali. Każdy z nas miał oczywiście inną osobowość, inny również szyld nad sobą. Ale całą tą naszą trójką kontrkandydatów pokazaliśmy mieszkańcom miasta, że miasto wymaga zmian, wymaga nowej energii, wymaga reformy. I bardzo się cieszę, że łącznie ta nasza trójka zebrała 60% głosów, że 60% Sanoczan pokazało, iż chce zmian w Sanoku. Jest w tym również nasz znaczący udział. I ta cała nasza praca, mimo iż nie zaowocowała mandatem do Rady Miasta czy na burmistrza, miała ogromny sens. To jest nasz wkład w lepsze jutro Sanoka. I w związku z tym konsekwentnie, zgodnie z naszym programem, apelujemy, by w drugiej turze wesprzeć zmiany w Sanoku. A zatem przekazać nasze poparcie kontrkandydatowi dotychczasowego burmistrza, ponieważ uważamy, że to jest szansa na zmiany, na realizację przynajmniej części naszego programu wyborczego, który po części się pokrywa. Jest jeszcze więcej argumentów, które przemawiają również za tą kandydaturą. Oczywiście każdy z wyborców dokona decyzji we własnym sumieniu i ma oczywiście do tego prawo, ale bardzo proszę, by wziąć pod uwagę kilka okoliczności, które może nie każdemu tak na pierwszy rzut oka są znane. Zwróćmy uwagę, kto będzie tworzył przyszłą Radę Miasta. Nie da się skutecznie zarządzać miastem, jeżeli nie ma się wsparcia w Radzie Miasta, bo każda jedna propozycja burmistrza musi być przegłosowana. Dotychczasowy burmistrz wprowadził do Rady Miasta 5 radnych ze swojego komitetu. Jego kontrkandydat 9. To świadczy o tym, kto ma możliwość większą zbudowania poparcia w Radzie. Czy chcemy mieć sprawną władzę w mieście, która będzie sprawnie i szybko reformy wprowadzać, bo czasu jest mało? Czy chcemy mieć 4 lata konfliktu między burmistrzem z jednej opcji, a radą z innej opcji? Dla dobra Sanoka trzeba stworzyć ekipę, która będzie sprawnie reformować miasto. Kolejna okoliczność. Przed nami perspektywa unijna i największe unijne pieniądze, jakie mamy do wzięcia. Ich głównym dystrybutorem jest Sejmik Województwa. W Sejmiku Województwa, jak wiemy, wynik wyborczy jest taki, jaki jest. Ja gratuluję zwycięzcom. Zawsze tym, którzy wygrywają, trzeba pogratulować. I jasne jest, że przez najbliższe 4 lata przyszłe władze Sanoka, jeżeli chcą sprawnie realizować inwestycje, pozyskiwać środki, muszą mieć oparcie w przyszłym Sejmiku. To jest kolejny argument za kontrkandydaturą dla obecnego burmistrza. Trzeba pamiętać, że miasto musi wybudować łącznik do obwodnicy Sanockiej. Łącznik, który ma kosztować 20-25 milionów złotych,
których nie ma w budżecie Sanoka. Jest pomysł już zgłoszony przez poprzednie władze, by tę drogę zamiast miasta wybudował sejmik województwa podkarpackiego, samorząd. Ale na to trzeba zgody tego samorządu. A zatem, jeżeli chcemy, by ta droga, ten łącznik stał się wojewódzki, by taka pozytywna decyzja w sejmiku zapadła, łatwiej to będzie uzyskać panu Piurze niż dotychczasowemu burmistrzowi, panu Blecharczykowi. To jest kolejny argument. Poza tym być może sprawi to, że będzie także lepsza współpraca między miastem a powiatem, bo niewykluczone, że w powiecie powstanie koalicja również z udziałem Prawa i Sprawiedliwości. Żadne decyzje tutaj nigdzie nie zapadły, to jest jeszcze okres negocjacji, nic nie jest ani ustalone, ani nikomu obiecane, ale jest prawdopodobne. Obecny, dotychczasowy pan burmistrz takiego oparcia nie ma w przyszłym samorządzie powiatowym. I to jest kolejny argument na rzecz tej kontrkandydatury. Chciałabym, żeby mieszkańcy Sanoka, idąc w niedzielę 30 listopada do urn po raz drugi, po pierwsze poszli, bo warto do końca tego wyboru dokonać, po drugie odrzucili partyjne szyldy, partyjne jakieś sympatie czy antypatie. Moje macierzyste ugrupowanie jest też zupełnie inne. Ale uważam, że tu w wyborach samorządowych musi zwyciężać interes mieszkańców, interes miasta. I w ten sposób do tych wyborów podchodzi. Pytanie, co stanie się z władzami powiatu, bo to pytanie się często powtarza. Ja cieszę się, że również dzięki pracy tych ludzi tutaj koło mnie stojących, również dzięki temu udało mi się uzyskać mandat do samorządu powiatowego, bo mam nadzieję, że przynajmniej część naszego wspólnego programu będę mogła realizować jako przedstawiciel Sanoka w Radzie Powiatu. Ja wam to obiecuję, że w tym kierunku będę szła. Nie wiem, jaką funkcję i czy w ogóle jakąś będę pełnić w przyszłej Radzie Powiatu. Nie ma to dla mnie znaczenia. Chcę włożyć swoją cegiełkę w przyszłość Sanoka. To by to miasto pozytywnie się zmieniało. Jaka koalicja powstanie w Sanoku, tego na dziś nie wiadomo. To jest okres negocjacji, każdy dzwoni do każdego, padają różne propozycje, różne możliwości, różny podział sił. Przypomnijmy, że do powiatu weszło z 6 mandatami. Polskie Stronnictwo Ludowe również z 6 mandatami, Prawo i Sprawiedliwość z 3, Platforma Obywatelska i po 3 mają 2 komitety obywatelskie. To jest trudna układanka. Te negocjacje będą trwały oczywiście aż do ostatniej chwili, bo taka jest natura takich powyborczych rozmów. I tu znów trzeba się wznieść ponad podziały. Zdarzają się w Polsce nawet niezbyt daleko różne egzotyczne koalicje. Egzotyczne w cudzysłowie, bo wydaje się, że jest to niemożliwe, by to ugrupowanie rozmawiało z tamtym. Nie, właśnie to dobrze świadczy o tym, że każdy rozmawia z każdym. I tak długo będziemy rozmawiać, aż wypracujemy możliwie najlepsze rozwiązanie dla Sanoka. Po analizie wyników do Rady Powiatu, każdy, kto umie liczyć, dojdzie do wniosku, że najprostszą i bardzo owocną dla miasta mogłaby być koalicja tych dwóch największych wygranych, a więc Polskiego Stronnictwa Ludowego i Prawa i Sprawiedliwości. Ponieważ jest to stabilna, byłaby to stabilna, dwuczłonowa koalicja w
W poprzedniej kadencji mieliśmy do czynienia z trójczłonową i było bardzo burzliwie. Taka dwuczłonowa koalicja jest znacznie stabilniejsza, to po pierwsze. Po drugie, daje oparcie zarówno w sejmiku województwa, gdzie trzeba będzie zabiegać o wsparcie dla wielu inwestycji, o pozyskanie pieniędzy, jak i w koalicji rządowej, gdzie Polskie Stronnictwo Ludowe jest koalicjantem. A zatem Sanok miałby podwójne wsparcie. Ale czy taka koalicja zostanie zawiązana w Sanoku? Tego nie wiem. Negocjacje prowadzą osoby do tego upoważnione. Ale ja jako czynny uczestnik życia politycznego, jako czynny obserwator z poziomu całego województwa, tak uważam. I to moje zdanie podziela wiele osób. Ja otrzymałam bardzo wiele telefonów po oczywiście ogłoszeniu tych wstępnych wyników do Rady Powiatu. Były telefony i z prawa, i z lewa, gratulacje, były zachęty, by startować do fotela starosty. Ja na dzień dzisiejszy chcę pracować w Radzie Powiatu. Podejmę ten mandat bez względu na rolę, jaką będę pełnić w Radzie Powiatu. To oznacza, że w związku z tym kończę swoją misję jako wicewojewoda. To były zresztą bardzo trzy owocne lata pracy dla województwa. To będę podsumowywać na osobnej konferencji, żegnając się z funkcją, ale dla mnie oczywiste jest, że otrzymawszy tak znaczący mandat społeczny, bo to jest też 1500 głosów, to był drugi wynik w powiecie, ja mam wręcz obowiązek ten mandat objąć i pracować dla ziemi sanockiej, dla Sanoka w szczególności. Taka jest moja decyzja, bez względu na to, jak ona będzie oceniana przez różne osoby.